Witajcie w Alei Milionerów. Tak znamienitych gości nie było od dawna w Szczytnie. Pod przewodnictwem prezesa odwiedzili nas Raczkowski. Wzbogacił się o 9 400 000. Rekordzista Rydzyk. Otrzymał 325 milionów. Sadurska. 9 300 000. Daniel Obajtek. 7200 i Janusz Kowalski. 2400. Są to biznesmeni wielkiej wody, ale nie znajdziecie ich na listach Forbesa. Dlatego, że żaden z nich nie zarobił tych milionów uczciwą pracą. Czas na zmiany. Koalicja Obywatelska, numer 12. Dzięki.